Batman w League of Legends. Na mapie w 6 miejscach znajdują się potencjalne cele zabójcy. 4 strażników ma za zadanie je chronić. Niestety jednak nie mogą wspomagać się minimapą. Hitman natomiast ma 10 minut na wyeliminowanie 2 wyznaczonych przeze mnie celów. Jeśli to zrobię i cofnie się do bazy, misja zostaje zakończona powodzeniem. Po zniszczeniu pierwszego celu, Hitman może cofnąć się do bazy i kupić jeden przedmiot. Za zniszczenie wszystkich pozostałych celów, Hitman może otrzymać dodatkowe punkty. Ale zanim przejdziemy do rozgrywki, reklama. Ten film jest sponsorowany przez Raid Shadow Legends, czyli darmową strategiczną grę turową z mnóstwem postaci, przedmiotów, umiejętności i frakcji. A propos frakcji, dzisiaj pokażę wam jedną z nich. Bannerlord. Użyjcie tego kodu lub linku z opisu, żeby pobrać Raid na swój telefon czy komputer. Bannerlord to jedna z niewielu w pełni ludzkich frakcji w Raid Shadow Legends. To tacy średniowieczni rycerze w kozackich zbrojach. Mamy takie oto rycerskie wcielenie Belzebuba, czarodzieja wyglądającego jak Święty Mikołaj, no i ta pani. Ale patrzcie na to! Kobiety mają normalne zbroje. No, może nie wszystkie. Raid cały czas się rozwija. W tym miesiącu rozszerzane są opcje dla klanów, nowe questy klanowe, bonusy i zupełnie nowy sklep dla klanów. Dodatkowo pojawiają się nowe czempiony do odblokowania z fragmentów w Doom Tower. Jeśli chcecie dostać mega bonusy na start gry w Raid Shadow Legends, to kliknijcie w link w opisie albo zeskanujcie ten kod. Nowi gracze dostaną w gratisie super postać. Honoru, cenę przez CH, haha. 200 tysięcy srebra, boosta do expa, odnowienie energii i Ancient Sharda, którego możecie wykorzystać do przyzwania nowego czempiona na starcie gry. Uwaga, wszystkie te bonusy będziecie dostawać w skrzynce odbiorczej przez następne 30 dni. Wystarczy kliknąć w link w opisie i grać. Wracajmy do filmu. Dobra, Chodo, możesz mnie dodać. Jan Power II. Pierwszym Hitmanem jest Bezu. No naprawdę to? To już lepsze. No nie. No Chodo, jak ja chyba to muszę pikać. No muszę. No rób co chcesz. Słuchaj, mam dla ciebie zlecenie. Mamy do zniszczenia 2 cele. Jeden z nich znajduje się na red buffie przeciwnika, a drugi w alkowie na górnej alei. Jeżeli zniszczysz jeden z nich, możesz cofnąć się do bazy i kupić sobie jeden item. Jak zniszczysz 2 i uciekniesz do bazy, wygrałeś. Jeszcze raz pytanie, gdzie jest drugi part? Ej, Chodo, my będziemy wiedzieli, kiedy on je zniszczy? Kiedy on uderzy pierwszego warda, to włączy się alarm, który was poinformuje, gdzie on jest. Okay. Nie! Ja będę tym alarmem, jakby co. 3, 2, 1, leci. Let's go! Strasik będzie, jak trafię na was na pierwszym miejscu. Ale na szczęście masz niewidkę. Ale to jest taka niewidka. Że siema! Uuu, znalazł Jana Pawła! W tą stronę ucieka. Podbierze swoją uciek. Enemy spotted. Jest w górnej alei. Pierwszy cel został zniszczony. Co? I teraz on może kupić sobie item. Czy to zrobi? Zrobił, kupił item. Rata. Rise, motherfucker. Netaros znalazł przeciwnika. Gdzie jest Neti? Mówcie, gdzie on jest. Przybluł prawym. Rosnę uciek. Do siebie, do bazy. Tu jest. O, ale hitmańska umiejętność. Yeah. Asasyn atykuje na redzie. Mam go! Zniszczył 3 wardy, ale ma bardzo mało HP. Możecie go w tej chwili wykończyć. On ucieka! Nie uciek. Zaraz zginie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? No? Zgubili go! On wróci do wartów. Pamiętajcie, że on musi jeszcze przeżyć. Czekamy tu. Nie podoba się Hitman słaby. Tylko szczury siedzą przy ścianie. Dobra, kto chce być drugim Hitmanem? To jest zajebiste, kapitan. Ona ma niski zasięg pola widzenia. No i jeszcze mam 6 do escape'u w razie czego. Spellbook! Ty, to jest dobre. Timo? Anivia? Bartuś z Bardem? Uuu, Mordekaiser, zajebisty! Zamknij go w więzieniu! Dobra, to słuchaj. Twoim celem będzie 5 wardów na dolnej alei i na przeciwnym blue buffie. Dobra. Pamiętasz, jakie masz cele? Pamiętam. Top lane! Bot lane. Netaros! Szarżuje! Ej, trzymajcie go tam! Ej, to prawda, jak go utrzymacie tutaj przez 10 minut, uciekaj przed strażnikiem! Jezus, ściana! Dobra, ultimate został wykorzystany. Kurde, pobiegł na bot lane dalej. Teraz weźcie, porozwalajcie wszystkie szyszki, które macie. Dobra strategia. Zaraza. On gdzieś pod milem jest. Kapitan niszczy wardy na bocie! Dostał nasz pot. Zniszczył pierwszy cel. Ciężko jest to bronić, coś mi się wydaje. Po prostu trzeba używać mózgu. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ten skin jak idzie, to ma tak dupę wysoko uniesioną. Kapitan jest na blue, niszczy wardy. Na blue. Chodź tu! QS-ował, jeszcze jeden wart. Jest i teraz jeszcze tylko musi uciec. Drugi cel został wyeliminowany. Oh my god! Wszedł w grzyba! Szybko, nie wyciekł. O, ale zultował. Nie, niestety strażnicy go dopadli. Ale wyeliminował 2 cele, trzeba przyznać. Dobra, idę ty. Co? Bezu, piknij, czekaj. Ja piknę to. To. Dokładnie. To ja wezmę jeszcze to. Warwick, ale będzie za...
Ja go będę widział po prostu. Ja cały czas myślę o takim jednym piku, który by był zajebisty, ale nie chcę nikomu odpowiedzieć. Coś lepszego od Eweliny jest. Szako, zastanawiasz się pewnie, dlaczego cię tutaj zaprosiłem. Dobrze to wiem. Są dwa cele do zajebania. Jeden z nich będzie się znajdować na naszym redzie. Drugi z nich będzie się znajdować na ich blue. Okay. Jak coś te apetatora odpalę, to ja go wyczuję tutaj. O, jest na blue. Netaros zauważył przeciwnika. O nie! Zostańcie tam, gdzie byliście. On mógł fejkować. O nie, znaleźli go! Przygwoździli go przy wieży! Mogę zabić ich chroniących? Możesz. Pytanie, czy dasz radę? Dobra, słuchajcie, mam plan. Jaki? Kurwa sprytny. Jedziemy. Jaki? O nie! Ej, nie zadziałało. What the fuck? Nie, on umrze! Strażnicy go pokonali! Nienawidzę was! Zero wardów zniszczonych! Zabrali mi dwie postacie, którymi chciałem zagrać! Kto wygrał? No Bezu wygra, nie wiadomo, bo... Nie wygra, bo ja już miałem więcej. Wiem, ale zrobimy jakiś plot twist, żeby wygrał, nie wiadomo. Nie, żadnego plot twist! Dlaczego Szakon? Robi hopsiu przez ścianę, znika i może się rozdwoić i ma trapki, które dają Fira. Ej, ty, O! Im bardziej brzmią jak małpy, tym lepsze piki. Boję się. A Daisy Keepers? Będziemy mieli sześciu patrolujących. Mam dla ciebie dwa cele. Jeden z nich będzie na naszym blue. Drugi z nich będzie na blue przeciwnika. Okej, czyli niebieskie cele. Wilki przy blue były coś. Okej, dobra. Nie ma go przy topie cały czas nadal. Jest na dole! A, żartowałem. Co za bezu, ja! Wardy na blue są niszczone. Bierz go. Ale go ta trapka uratowała. Oj, Neti stara się go dopaść. Czy się uda? Nie trafił ultimate'em. Jan Power drugi. Jest na blue, idzie w stronę swojej bazy. Idzie po item, no. Zobaczmy, co kupi. Mam plan. Co to będzie? AP Shaco Penta Kill. Dobra, drugi cel. Wyczułem go. Jest w topie. Uzultował go pod wieżą. Dobra, on ma chyba jeszcze wiele trików w swoim rękawie. Leciał gdzieś. Dobre info. Stop. Bezu go widzi. Idę bezu. Trapka nie trafiła go. Uciekł gdzieś. Bezu, patruj tam alkowę, bo on tutaj się będzie kręcił. On tutaj ma misję, to jest pewne. Ale to robi, o ja. Zbytował mi się na połoć, pewnie zaraz je będzie. W tym Almazonie prawie czego, więc uważajcie. Tak, strzeli twoją strategię. Jest, w razie. Ważne radzie zniszczone. Dopadli go! Dobra, zniknął. On go cały czas, ja o nie! Neti go widzi! Na szczęście nie miał CCK! Ma CCK! Zostanie zniszczony niestety! Zonia cię nie odpaliła! Cały czas Captain wygrywa. Jedyna nadzieja, że Neti go przybije. Dobra, Captain, gratuluję ci. Ej, no nie szkalujcie Netiego! Powiedz mi jedno, wierzysz w to, że mi się uda? Wierzę! Dlaczego taki pik? Bo skacze przez ściany. W tym momencie na jaw wyszedł sekret Hawata. Chciał on za plecami swojej drużyny sprzedawać rundy. O nie! Zdrada! Hawat, masz nam coś do powiedzenia? Nie chciałem, żeby oni wygrali. Chodo, idziesz do naszego składu, ja go wyp***am. Dobra, ja będę strażnikiem w tej rundzie, niech będzie. Teraz Neti wygrał w jakąkolwiek konkurencję. Ani zero. Więc szanse te, że teraz to się zmieni, są małe, ale zobaczymy. Wiesz co, bo ja muszę ci wskazać cele. To może ja mu wskażę cele. Dobra, tym razem zleceniodawcą będzie Hawat. Po prostu stańcie tu i tu i tu, koniec. To jest zajebisty plan. Startujemy, go! Nie ma go u mnie póki co. Jest na redzie. Nie zdążyłem. No k***a, padł jumper. Mam go! Pull out the blue cards! Niebieską kartę wyciągnąłem! Idzie w stronę blue. Dobra, jest na blue. Ty przeskoczył. Zajebnoja. Jest na wilkach. Przeskoczył do naszej bazy. Co? Paweł Jumper. Dawaj, Marek. Zajebnoja. Neti ginie, jest, proszę państwa. No dobra, czyli tam, wygrywa kto? Captain. Ale nie udało mu się wykonać pełni zadania, dlatego zrobimy dogryweczkę. Rozstawimy gdziekolwiek chcemy 40 blue bardów. Każdy blue bard będzie wart 100 RP. Tyle wardów, ile zniszczysz przed zginięciem, tyle wygrywasz RP. A może wygrać 4000 RP? No i jeżeli zabije wszystkie. Tuż przed finałem zbrodnie Hawata wyszły na jaw po raz kolejny. O nie! Neti, idź na naszego reda, dam ci wygrać, okej? Okay? Halo! Liar! Ej, dobra, słuchajcie, skoro go tutaj nie ma, wbijmy wszystkie wardy w jedno miejsce i się ustawmy piątką. Tak. Co? Okej. Jeszcze łap Szako, grzyby Timo.
Wieżyczki Heimera. Chłop serio wygra i nic nie wygra. Dobra panowie, to tak, z racji, że macie potężną strategię, pozwolimy, żeby kapitan miał 18 level i full itemy. LeBlanc by była lepsza akurat pod to, co oni planują, chociaż nie wiem. Ale pamiętaj o moim pasywie. Jaki ty masz pasyw? Antycyce. Antycyce? O nie, najgorzej. Pamiętajcie, że gra się toczy o moje pieniądze. Właśnie, możemy mu dać wychy. Kawat, jak ustawisz trzecią grę pod rząd, to masz p***e. Start. O nie, teleport już się zaczyna. Ej, szuka chłopi, szuka i nic nie może znaleźć. Kapitan, nerweki ci uciekają. Aż ghost został odpalony. No gdzie oni są? Znalazł ich! Nie, wracamy, no, wracamy do bazy. Mogę ich zabić, czy nie? Możesz próbować. Oj, kapitan, nie wiem, czy tam się dostajesz. Uciekaj! Nie, za dupcą go! Zero RP! Nice. Zrobimy jeszcze jedną. Zbanujmy tą waszą taktykę, bo jest zbyt OP. Nie mogą leżeć wardy bezpośrednio jeden obok drugiego. Wyciągnijcie sobie siusiaka, przyłóżcie do ekranu i to jest minimalna odległość. U mnie to w ogóle nie ma odległości. Gdzie oni są? Gdzie są wardy? Szukaj, szukaj, szukaj. Gdzie jest u nas? Znaleźli go. O nie! Pilnujcie bramy. Gdzie te wardy znowu leżą? Pilnujcie bramy. Nie, wróćcie na pozycję. Chodź do domu. Jest tu. Skarbiec, znaleźli go. Jest. Jeden, dwa, trzy, cztery, Zonia, pięć, sześć, siedem, lecimy, osiem wardów, 800 to za mało, proponuję tak, druga runda, start, tu jest, odbity, ej, bo za tobą podąża taka kreska, ej, nie, unlucky, weź mu ucieknij, proszę cię, ja chcę ci dać więcej pieniędzy, o nie, on biegnie do skarbca. Gdzie jest skarbiec? Znalazł go! Dostał się! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem! Jego wywaliło! Jokes on you! To jest fake! Tutaj jest prawdziwy! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć! Jeszcze Zonia! Czyli już 12 razem w tej rundzie. Dobra, licząc razem już masz 20 wardów. Jak sobie z nimi pogrywa? Czy wróci do skarbca? Jest. Który jest prawdziwy, a który jest klonem? Nie wiadomo! 21! Donald, o nie, został uśpiony! Został zjedzony! Widzą go, chyba go skończą teraz! On cały czas walczy! Na i koniec! 21 wardów, czyli 2100 RP, gratulacje! Rozumiem, że te RP to na PB się dostaje. Tak. Dobra, to kapitan, powiedz mi, co ty chcesz za skina w takim razie. Jeszcze go nie ma. Co ty chcesz tego samego skina? Co Eleven na niego czeka? Eleven też na niego czeka? Tak! Zawiesz mi jakoś w odcinek, bo chciałbym utrzymać streak bycia w każdym filmie. To powiedz coś śmiesznego.